tej strony Kasia z Malkis Art. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was album harmonikowy z okazji chrzcin dla dziewczynki. Jest on wykonany na papierach Craft O'Clock z kolekcji Mój Skarb Dziewczynka. Jest on zapakowany w takie pudełko na zasadzie banderolek. Pudełko jest wielkości 20×20 z tego względu, że chcę, żeby tam jeszcze było miejsce na włożenie prezentu. Więc to są banderolki. Tak wygląda okładeczka. Okładka jest zrobiona z formatu 17×17. Obłożona jest papierem okładkowym. Do tego są wykorzystane wycinane elementy z dodatków do sztu, również firmy Craft O'Clock. I teraz jak wygląda cały album w środku. Jest to album, tak jak już wspominałam, album harmonikowy. Z tej strony mamy takie oto dwie strony. Jest on otwierany tutaj na klapkę, zamykany na magnes. Tutaj są włożone dodatkowe trzy maty na zdjęcia z tekst z miejscem na jakieś zapiski. Po drugiej stronie są banderolki, również z trzema mniejszymi matami na zdjęcia, z wkładką typowo składaną, dwa większe zdjęcia. Ten wyjątkowy dzień chciałabym właśnie w ten sposób podkreślić, że to będą zdjęcia typowo z chrztu. Idziemy dalej. Tu mamy takie miejsce na zdjęcie i z tej strony mamy od góry miejsce na cztery. Są cztery maty z miejscem oczywiście na zdjęcia. A od strony wewnętrznej mamy jeszcze klapkę na magnes z miejscem na zdjęcia. Przechodzimy na drugą stronę. Tak wygląda tył okładeczki. I teraz tak, z drugiej strony mamy tutaj zamykanie na magnes z miejscem na zdjęcie i dodatkową matę. Wszystko jest ozdobione elementami do wycięcia, także z tej kolekcji Craft O'Clock Mój Skarb Dziewczynka. Tutaj widzimy, mamy miejsce na zdjęcie. Kolejne proste tutaj zdjęcie na miejsce oraz z tej strony kaskada z miejscem na wklejenie zdjęć, zamykana na magnes. I tak oto prezentuje się cały album. Pokażę Wam tylko, zanim go, potem będę go wiązać, ale na razie chciałabym Wam pokazać, jak go się pakuje. Wkładam go do jednej banderolki. Tu jest sporo miejsca, bo przyjdzie jeszcze koperta z prezentem, z łańcuszkiem, dlatego musi tam zostać trochę miejsca. I tu mamy naszą górną banderolkę, która jest jeszcze ozdobiona elemencikiem. I zakładam te banderolki razem. Całość będzie obwiązana wstążeczką, taką samą, która była użyta do wewnątrz do albumu. I z tyłu też jest oklejone. Ono jest dosyć sztywne, z tego względu, że jest ten papier dodatkowo jakby biały karton obklejony. Za chwilę jeszcze tam dołożę takie oto maty w tych miejscach, które były. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że album się Wam podobał. Jeśli tak, to kciuki w górę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia niebawem. Pa!